Łącznie. Witam wszystkich. Dobra, zobaczmy tą piosenkę Gen Z. Nie oglądałem. Tak, subskrybuję Viva Aviva, bo kiedyś chciałem o niej odcinek robić i tak sobie zasubskrybowałem. Ja moje życie mam dobry mu... Tyry... Co? O, siema Versof. Też tęskniłem. Dzisiaj coś porobimy razem. Nagramy coś razem, wierzę. To ich zostało tylko tyle, tak? Trzech chłopaków i trzy dziewczyny. No i co? Ta jest na pewno pewna influencerka, bo ona już sama była w miarę wybitą influencerką. Ja ją to bym podebrał. Powinien być taki plot twist, że ona wygrywa program i się okazuje, że ona należy do Watachy i robi team ze mną i ekipą taką ode mnie. Co? Bo ja też planuję. Ja też kurwa planuję. Niedługo powstanie, nie? Taki team, że będziecie zaskoczeni. Niedługo kurwa powstanie. Ja się już do tego rok przymierzam, ale już naprawdę jesteśmy blisko. Mam minut 5, 5, 5, 5. Mam dobry mood. Trochę chujowo, nie? Jak śpiewają, że są gwiazdami na 5 minut. Takie uwłaczające trochę. Ta nutka cały czas mi siedzi w głowie. Wersów. Bo oni podobno robią tą ekipę drugą, tylko że jeszcze będą jacyś influencerzy, tak? Którzy już są. Ciekawe, kto to może być. Pewnie ten Kuba od Trąby. Kto tam jeszcze może być? Ci z ekipy, którzy sobie sami nie radzą, typu Murciks. Takie bym tam osoby dał. Natsu robi własny team. W ogóle widziałem, że w komentarzach niektóre dzieciaki piszą, to pewnie ten projekt z Natsu. Nie, Natsu robi swój. Jak dzieciaki to myślą, że jak powstaje ekipa, to że wszyscy influencerzy razem. Natsu to jest w spotlightie. Ja nie wiem, wy nie kumacie, że są jeszcze takie rozgrywki jakby za kulisami? Są agencje? I co myślicie nagle, że Get Hero i ekipa robi projekt ze spotlightem? No to... Ile by dostali wtedy influencerzy? Jakby każdy brał po 30%. 2% z deala by mieli ci ludzie wtedy? Tak się słabo kalkuluje, nie? Dla mnie najciekawszym tutaj, co trzeba Frizowi oddać, to że coś negatywnego sprzedał jako nagrodę. Czyli wiecie, ci influencerzy, oni walczą o kontrakt 5-letni, czy iluś tam letni, nawet nie wiem ile, który tak naprawdę będą musieli oddawać pieniądze, które za jakiś czas oni będą dużymi influencerami, więc zacznie im to wadzić, tak jak na przykład po pewnym czasie zaczęło to wadzić Kacprowi Błońskiemu Lexi, nie? Że muszą oddawać jakiś procent. A Freeze im to sprzedał, ej, będę od was brał przez kilka lat pieniądze za każdy wasz deal i to jest wasza nagroda. A oni, o, chcemy to wygrać, hurra, to jest największy, coś niesamowitego, co Freeze zrobił. To jest coś niesamowitego według mnie. Coś z pozoru negatywnego sprzedać jako nagrodę, którą ludzie chcą. Bo na przykład uważam, że ta Kinga, to ona by sama po pewnym czasie się wybiła. No, jeżeli wymyślicie, że oni podpisują kontrakt na rok to oni mogą podpisać kontrakt na mieszkanie we wspólnym domu. Ale na przykład ludzie z Teamu X mogą odejść teraz z Teamu X, ale myślicie, że odchodzą z agencji? Nie, w agencji mają kontrakt na przykład 5-letni ludzie z Teamu X. A nie to, że odejdą z domu, to są już wolnymi strzelcami. Ja wiem, że młode osoby tego nie kumają, ale tak nie wygląda. Lexi na przykład już dawno nie jest w Teamie X, już dawno nie jest w agencji Spotlight, a wciąż się sądzą i być może Lexi będzie musiała oddać kupę siana. Czy można reklamować alkohol na Insta? Chyba można je. Trzeba tylko oznaczać.
Nie chciałam być jak każdy, dlatego patrzę w gwiazdy. Żadne zadanie tu nie było łatwe, do celu dopłynę nawet na tratwie. Dostałam szansę i rozwijam żagle, nigdy nie będę zatopionym statkiem, nie. Zakręci się koło fortuny, czasem wokoło są tłumy, a czasem nie ma nikogo, lecz ja chcę dać powody, mam je do dumy. Życie to cały mój content, gdy na drugim planie ja frontman. Moje ambicje są głodne, bo nad i w końcu chcę postawić kropkę. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. Nigdy go nie zrobi za mnie, dlatego zrobię to sama. Średnie, nie chce mi się tego słuchać. To nie jest dla mnie muzyka.